Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta i tak, postarałem się, żeby nagrać dla was drugi odcinek z Cloud Pirates. Właściwie na wstępie powiem tak, nie mam pojęcia, dlaczego w poprzednim odcinku były takie ogromne problemy. Teraz już powinno być wszystko ok, więc macie oryginalny soundtrack z gry, te pirackie muzyczki i tak dalej. Jeśli film będzie nagrywany normalnie, na razie działa wszystko. Mam nadzieję, że w ciągu, powiedzmy, rozgrywki się to coś nie popierdzieli. To jedna rzecz, natomiast druga rzecz, że chciałem wam strasznie podziękować za odbiór poprzedniego filmu, może nie pod względem tam jakiejś oglądalności, bo to szału też nie zrobiło, natomiast powiedziałem wam, że mam sporo tych kodów do rozdania i tak, kodów miałem, mówiłem 20-30, kodów, uwaga, miałem 47, bo nie liczyłem, tylko mówiłem wizualnie, jak to wygląda. I praktycznie 35 do 40 kodów faktycznie rozdałem, także bardzo się cieszę, że tak licznie się po te kody zgłosiliście. Już nawet widziałem, bo jak to nagrywam, jest 1 stycznia, a właściwie za godzinę będzie 2 stycznia już. Widziałem jeszcze 3 osoby, które się prosiły o kod, natomiast no troszkę bez sensu już dla nich te kody, dlatego że beta się zakończyła. Dla was już jest to czas przeszły, beta się zakończyła 2 stycznia, czyli w poniedziałek o godzinie 8 i to był po prostu koniec. Pewnie będzie jakaś następna beta, na to liczę, bo ta już była trzecia, myślę, że jeszcze jakaś na pewno się za niedługo pojawi. Jak coś, to po prostu może nagram jeszcze jeden odcinek i dam wam wtedy znać. Niemniej jednak tutaj tak kończąco chciałem z jednej strony wam podziękować, z drugiej strony też nagrać jeszcze jeden odcinek, bo zainteresowanie tą grą było. Słuchajcie, ostatnio to używaliśmy generalnie w tym pierwszym odcinku używaliśmy tych statków średniego, powiedzmy, kalibru. I teraz tak się zastanawiam, może by użyć jakiegoś jednego ciężkiego statku, jednego lekkiego. Tu mamy jakiś taki Victoria, tu mamy Thunder. Śmiesznie, Rock. Może tym Rockiem byśmy zobaczyli, jak to nam pójdzie. Zobaczmy, czy możemy coś tutaj zrobić. On co prawda nie ma żadnych, wiecie, nie grałem nim, więc tutaj nic nie ma. Natomiast mamy tego wolnego expa troszeczkę, 3177 punktów. Moglibyśmy coś tutaj sobie, wiecie, odkryć. To wygląda dobrze. Chociaż, aha, no dobra, na razie tak zrobimy. I oczywiście wykupimy. Akurat z kasą tu nie ma problemu. Moglibyśmy zrobić na przykład Spark Heavy Cannon, Needle Cannon, Dragon Heavy Cannon. A tutaj widzę obniżone statystyki różne. Są, nie czytam tego wszystkiego. Dobra, na razie pójdziemy w takie standardowe rzeczy. No i można by tutaj coś jeszcze dokupić. Na jedną rzecz mamy, co to jest, Cannon Boost Fire i Hull Repair. Okej, okay, no może w takim razie ten boost do ognia sobie dokupimy. Mniej więcej to tyle, zostało nam 307 punktów, więc nic tu już nie uzbieramy, zatem idźmy walczyć. No i tutaj się, powiedzmy, że ja zaczekam tylko na mecz, ale nie powinno być jakoś, jest 8 osób, 10 osób już w kolejce. Zaraz się mecz zacznie, to przejdziemy do tego. Okej. Okej, czekajcie, tu jest jakiś inny. Dobra. Okej, nie wiedziałem, że to są takie komendy głosowe. Wszystko fajnie, tylko teraz tu mamy defend, a tu jest attack. Okej, okay, czyli no właśnie, bo są takie całe portale i jakby my to w naszej bazie widzieliśmy. Portale, które by nam... No czekajcie, troszeczkę obniżymy lot. Portale, dzięki którym można się przemieszczać właśnie między, powiedzmy, tymi arenami. Eskorta, okej, okay, dostaję jakąś eskortę. Aha, defend, mam ten statek defend zrobić, dobra. Wszystko spoko. I tu się troszeczkę przycięło, ale jest ok. Fajnie to wygląda. No oczywiście ciężki ten statek, ale z drugiej strony, kurde, nieźle, wow. W sensie ma strasznie daleki zasięg i faktycznie robi. Ten średni statek naprawdę niewiele robił. Myślę, że to był dobry wybór na ten tryb. Chociaż tutaj jakby na tryb nie do końca mam wpływ. W sensie nie widziałem, jaki to będzie tryb, no ale nieważne. Tutaj widzę, że mamy coś atakować, tak? Czy są jakieś takie pod konwój? Właśnie, mamy chronić jakiś jeden statek, a inny mamy ostrzeliwać, chociaż to jest coś, co mieliśmy ostrzeliwać. Dobra, tu już zatrzymamy. O, obrócimy.
Dobra, gdzie jest ten do ataku? Tu jest ten do ataku. Mam nadzieję, że dobrze robię. Nie mam pojęcia, co tu w ogóle powinienem robić w tym momencie. Myślę, że skoro każą atakować... On po prostu chyba nie może dolecieć do tego portalu tam. Ja nawet nie wiem, co tu mam za umiejętności jakieś. Nie chcę się przenosić. Shit. Nie był najlepszy pomysł, nieważne. A dwójka, nie wiem, co robi. Ale będę dalej strzelał ten statek. Chyba przez portal. A przez portal widzę, mogę strzelać. Cholera, no i dopłynie, tak? Znaczy doleci właściwie. Okej. Okay. Have the payload and is convoy. Dobra, czyli chyba się udało. Rozwaliliśmy to. Okej, czyli nie możemy pozwolić, żeby ten ich statek po prostu przeleciał. Bardzo mi się to podoba, że te statki ciężkie naprawdę. Okej, portal D jest available. No dobra, czyli po prostu, no to musimy... Chyba chodzi o to, żeby przechwycić dany portal, z którego statek wyleci. Więc może ja popłynę właśnie do tego tej jedynki. Widzę, ktoś mnie próbował tutaj czymś zaatakować, ale ja się tu szybko przeniosę. O, skręcaj. Fuck, wyrąbałem. Jakiegoś słupa. Dobra, dawaj. Polecimy, zajmiemy i tu się otworzy portal, dzięki temu dostaniemy chyba statek, który będzie po prostu leciał. Aha, nie, to leci w naszą stronę, dobra, czyli do tego portalu. Okej. Okay. Sobie już tam postrzelamy do tego gnojka. Kurde, no to jest to, te duże statki są ciężkie, cholera, i zanim się gdzieś przeleci, ale tutaj mając naprawdę te portale, o, ten się widzę przenosi. No, w sumie nie tak źle dla nas, bo możemy przez te krzoki strzelać i dalej go dopaść. No dobra, już za skałą jest. Pytanie teraz, o, shit, jakieś kryształy, dobra, czymś przywaliłem, ale widzę, że nic się nie dzieje. I popatrzcie, że ciężki statek już nie ma jakby podzielonej tarczy na dwa, tylko na trzy, tak jak w lekkim, znaczy tym średnim, przepraszam, mieliśmy lewą, prawą burtę, tak tutaj mamy lewą, prawą burtę i rufę oznaczoną, czyli mamy dodatkowe tarcze z tyłu. No mniej dynamiczna jest ta walka, to na pewno. Okej, tu eskortę dostaję. No popatrzcie, że... Okej, incoming torpedo, ale chyba się udało gościa rozwalić. To też torpeda nie poleciała. Tutaj widzę, następny jest. Szlak. No, przemieściłem się. Dobra, tutaj mam bronić. Oh, shit. Shit. Ale widzę, że ogólnie mocno wygrywamy. Nie wiem, co mi obija. Tam gdzieś coś z tamtej strony. Okej. Okay. Teraz to sobie postrzelamy do tych następnych. Tam jest jeden gość, który ma strasznie mało życia. Torpedo incoming, co? Dalej nie wiem, co ta dwójka robi. Okej, okay, czyli nasz statek doleciał, jest bardzo fajnie. Fuck, dobra. Okej, okay, to się udało. Ja go zniszczyłem, nie wiem jakim cudem, ale niby zniszczyłem. To nie wiem, co to jest, ale też jest zniszczone. Okej, udało się fajnie wygrać. Słuchajcie, musiałbym naprawdę troszeczkę tutaj pograć i samemu porozkminiać, a że te bety tak bardzo ciężko, wiecie, się załapać, dlatego że beta owszem była, ale słuchajcie, serwery były aktywne dopiero po godzinie 17 do godziny 8 rano. Nie wiem, dlaczego aż tak od 17 powinno być, nie wiem, wcześniej, od jakiejś 13, 14 tak naprawdę rzucone. No ale niech będzie. No i dostaliśmy tam achievementy i tak dalej. Close information. Sobie już tu zobaczę. Dostaliśmy 1500, to niezbyt dużo. Natomiast możemy zawsze sobie tego naprawić i zobaczyć, co tutaj. Jakieś tam sporo tego dostaliśmy. Więc inaczej, zobaczmy sobie. Tu mamy jeszcze jakiegoś Thundera i Victorię. Very high, medium difficulty. Tu jest jakiś very high, combat range short. Aha, i to jest na takie Bloom Medium. Spróbujemy tą Wiktorią w takim razie. Troszeczkę coś tutaj podziałać. Group Maneuvers, Priority Barrier. Okej, możemy na przykład spróbować to. Wiecie, wykupując po prostu z tamtego expa. Aha, teraz już nam nic tu nie zostało. Oh shit. No dobra, trudno, może troszeczkę zbyt pochopnie to zrobiłem. Natomiast tego roka możemy w takim razie udoskonalić. Niech będzie to, nie wiem co tu właściwie robię. Nieważne. Coś sobie pododajemy po prostu.
Okej, co to w ogóle robiło to? Allow switching between two canons modes. Aha, to jakieś mody, kurde. Shit, szkoda, że tego nie ogarnąłem. Jak to wygląda? Możemy tutaj sobie coś dodać, tu sobie coś dodać. Mamy tego expa sporo. W sumie szybko się researchuje te podstawowe statki i to jest takie może troszeczkę, wiecie, nie wiem co robię, po prostu klikam i tyle. Okej, okay, czyli rozumiem, że chyba między tymi kanonami się można było przełączać po prostu. To też można niby wykupić, chociaż nie jest potrzebne. Zobaczę, że po prostu tyle expa dostałem po jednej walce tutaj, że po prostu od razu mam wypełniony cały statek. No i tutaj też to samo mogę zrobić w tym momencie. I dzięki temu mogę już kupić następny. Od tego researcha gdzieś tam dobiliśmy w cholerę wysoko. A, kupmy wszystkie te, co się będziemy ten... Dobra, jest. No i możemy następny to już kupić stateczek. I popatrzcie, że tego expa jeszcze tutaj zostało. I na co ja mam to niby wydawać? Nie wiem, no zobaczymy, bo w przyszłości to będą, wiecie, tutaj te jakieś talenty do rozdawania. Za co to będzie, zobaczymy. No po prostu jest beta, więc te po prostu wartości to gdzieś tam po prostu w ciul mogły być poprzekłamywane i może później będą po prostu inne. Zobaczymy też, no, jak na tych statkach to będzie, bo tutaj ja tutaj zagrałem przecież jeden meczek tym Hurricane'em. Zobaczcie, że, no dobra, troszkę wykupiłem, ale wcale nie tak dużo. Jeszcze ten cały zespół będzie, więc zobaczymy, jak to później pójdzie. Spróbujmy w takim razie tą, mówiłem, tą Wiktorią, tak? Ten malutki stateczek. Niech będzie zatem. Ruszamy do walki i standardowo poczekamy, aż mecz się rozpocznie. Okej. I co tam mam? To battle we need to destroy as many enemies as possible. Okej. Więc mam bardzo szybką teraz... O, co tu się stało? All the temperature increased. Czy ja coś włączyłem? Zobaczcie, że mamy... Statek jest bardzo szybki, ale ma tylko jeden poziom barier, więc to już mamy podstawową taką jakby... O, i bardzo szybko strzelny jest, okej. Okay. Podstawowa różnica, wiadomo, ciężkie statki powolne, małe statki szybkie, tak samo ze szybkostrzelnością, ale oczywiście damage jest zupełnie inny. Wow! Aha, no dobra, to ma sens, faktycznie. Ogólnie mi przypierdzielił jakimś jednym konkretnym strzałem i po prostu mój stateczek zniknął od razu. Trochę słabo, no ale co zrobić? Teraz zobaczymy. Z tym na szarym końcu nic nie zrobiłem. Chyba te małe, lekkie statki jednak nie są zbyt dla mnie. No tutaj możemy jakieś leczenie i bariery sobie dodatkowe ustawić, tylko że w momencie, kiedy jeden strzał mnie ściąga, to co ja mogę zrobić tak naprawdę? Widzę, jakiś wskaźnik jest jeszcze, tylko że przydałby się... O, okej, okay, pod altem widzę, że mamy wszystkie życia tych pokazane przeciwników i sojuszników. Niech będzie zatem. Jeden strzał tak naprawdę nam tu wykańcza działo dziobowe. Trochę słabo w sumie. Help from the bay. Nie wiem, gdzie czyś... O, shit, jakoś nie mogę sterować. Dobra, teraz już mogę. Zobaczmy sobie jakieś tam tarcze dodatkowe. Okej, tu widzę jakieś procentowe. Mieliśmy jakieś szanse i one mi... Miałem 50%, teraz mam 18%. No, trzeba by troszeczkę to porozkminiać bardziej. Aha, no tak, te działa dziobowe są tragiczne. A tamten też nie jest. Trochę jest słabo, bo generalnie niewiele robię. No i ciul. Damage, do widzenia. Słaby ten mały statek, naprawdę. Znaczy, że już tam punktowo mnie wywaliło do góry. To po damage'u jakoś idzie? Nie jestem pewien. Chociaż nie, damage jest zupełnie... Patrzcie, ja zadałem 612 damage'a, ten gość przede mną zadał 14 tysięcy. Okej. No ciekawie. Nie bardzo wiem w takim razie, co robić tym małym statkiem. No to było troszeczkę słabe. Wybrać to w takim razie. Ale chciałem po prostu zobaczyć sam się na własne jakby oczy i ręce przekonać. No i się przekonałem, że to coś... Oh shit, że to coś nie dla mnie. No ale co zrobić? Okej, tu mam coś... Broni czy ciuby, co? Ten coś rozpuścił.
Dawaj, kurczę, zacząłem się cofać. Dawaj tego gnojka. O, jeszcze kawałek. A, nie trafiłem. Świetnie. Przemieścił się gnojek. Dobra. Po co ja mam tam lecieć? Czy ja te fioletowe rzeczy muszę zbierać? Możliwe, że tak. Widzę, że tutaj zdają już damage. Tak naprawdę naładowałem sobie jakieś tam procenty na moim stateczku, więc może to jest klucz do tego, żeby operować sprawnie tymi małymi gnojkami. Zobaczymy. O kurde, jak ktoś mu tu ładnie przywalił. Okej, to wybuchło. Widzę, że jakąś tam tarczę mu ściągam, kurczę, tym frontalnym atakiem. To jest, może być naprawdę dobre. Czyli takie małe gnojeczki, które potrafią zasiać jakiś taki konkretny debuff. Tylko że one są bardziej jakby do pomocy, aniżeli do takiego faktycznego atakowania. Plus jeszcze trzeba pamiętać też, że jak wybierałem te statki, to one kolorami mają oznaczone, czyli te ciężkie są czerwone, lekkie są niebieskie, zielone to są te średnie i to kolory są oznaczone. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak jakiś taki symbol, będziemy w menu, to wam pokażę, symbol jakby też oznaczający jakiś statek i zresztą to nawet widzicie, popatrzcie, że tu jest tak. Te takie jakby trzy strzały to jest jakiś taki damage. Tu mamy statek, gdzieś był przed chwilą. O, tutaj oznaczający tanka i ja nie wiem, czy ja nie mam takiej po prostu ikonki supporta w postaci takiego trybiku. Czy może to jest tutaj widoczne? Oczywiście, że jest. Popatrzcie, że jak jest każdy gracz ma pokazane po prostu. Tam jest jakiś stateczek, nie wiem, co to oznacza konkretnie. Nie wiem, tam są jakieś kreski na tych statkach, w sensie te niebieskie i czerwone, natomiast później jest faktycznie rola pokazana, czyli jest tarcza, czyli tank, jest support, czyli ja mam być tak naprawdę takim supportem tutaj i tak trzeba by grać, no ale trzeba by bardziej teammate'owo grać w takim razie. Shit, dobra, ja się z tym wycofuję, ale tak naprawdę jakbym tutaj mi się udało obrócić i tego gościa, tego tanka, kurczę, dopaść frontalnym działem, to by było świetnie. O, i tą tarczę energetyczną po prostu ściągnąłem. On jest teraz gotowy do załatwienia, no tylko że trzeba by jeszcze mu to... Jeszcze kogoś, kto by go załatwił, tak? Mam wrażenie, że tutaj... Aha, no z tyłu nie mogę, ale od boku, że mam dużo większy zasięg tak naprawdę niż na przykład na innych statkach. Z tymi burtowymi działami. No i trzeba by się znowu obrócić. I jakoś im tego strzała zapodać, czyli ten frontalny strzał po prostu ściąga im tarczę, na to wygląda i po prostu umożliwiamy naszym teammate'om konkretne zaatakowanie, po prostu wyciesianie damage'a komuś na ściągniętej tarczy, pewnie od konkretnej strony, tak też przypuszczam, że może być, skoro tutaj jakby jest, ja mam pokazaną jedną tak naprawdę tarczę, ale takie tanki mają już trzy te tarcze, więc myślę, że to od strony też tu mają jakieś znaczenie. Aha, i tutaj, że mój team zebrał jakąś pomoc i w tym momencie cały team to dostaje, to jest fajne. Lecę tu do nich, może coś jeszcze pomogę albo podziałam. Sobie troszkę obniżymy. Co mnie tu szczelo? Ten gnojek. Kurde, jak szybko. Dobra, czekajcie, on sobie tam lata gdzieś, my tutaj zawrócimy. W ten sposób możemy tak naprawdę wszystko to podejrzeć. Okej, okay, finish battle, wygraliśmy, tak czy srak. Więc jest nieźle, chociaż tutaj, no, widzicie, o 100 punktów ledwo. No, trzeba by troszeczkę dłużej posiedzieć nad tą grą i powykminiać ją, ale myślę, że... No, jak mam to zamknąć? New quest accepted. O, i popatrzcie, i coś się wyrąbało, jest you win, ale nie mam jak zamknąć tego okna. Okej, okay, no i sobie coś zrąbałem. Okej, okay, słuchajcie, tu jest jakaś jedna rzecz, chyba nie wiem, czy to sklep, czy jakiś niższy Brotherhood, cokolwiek tutaj, której z nich, generalnie z tych kart, nie wiem do końca która, powoduje to, że gra nam się minimalizuje, otwiera się jakaś tam okno przeglądarki, więc po prostu to jest ten duży problem.
duży problem w postaci tego, no, nagrywania tej gry, czy w ogóle funkcjonowania, no bo jak to jest, że gra nam się tak bez pytania po prostu zamyka i kurwa otwiera się okienko, troszeczkę bez sensu. Dobra, czyli no można by tu z powrotem, aha, to jest ta Wiktoria, którą przed chwilą grałem i tu można sobie researche porobić tego wszystkiego. Chyba nie ma sensu wykupywać tych poprzednich, chociaż tu akurat są różne tryby chyba. Można sobie je tam dowolnie jakoś zmieniać. Na razie się tym nie będę bawił. No ale tutaj research tego wszystkiego można porobić i przy okazji odblokować sobie jakiś kolejny stateczek. No już możemy nawet to zrobić, proszę bardzo. Powykupuję te wszystkie rzeczy tutaj. Są jakieś dodatkowe chyba. Dobra, nieważne, zakupmy ten statek. Jej, no i mamy kolejny. Tutaj oczywiście go naprawimy. I kolejnego hołpa. Teraz zobaczmy na statki. Czym teraz grałem? Aha, tu mamy w ogóle... No to jest jakoś tak podzielone. Jest Thunderhammer Vigilant i to jest Kania i Xadagan. I widzę, że tym na razie wszystkimi tymi grałem. Tu jest ten w ogóle Trainee, to jest ten, wiecie, jakby taki statek niby na początek. No nic, no dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, fajny strasznie odzew i bardzo mi się to podobało, dlatego po prostu postanowiłem, że zaryzykuję i nagram odcinek i hej, tym razem się udało ze wszystkimi dźwiękami, mam nadzieję. Okaże się to pewnie dopiero jutro dla mnie, kiedy będę montował ten film, ale hej, jeżeli się pojawi, jeżeli to wszystko będzie działać i jeżeli pojawią się kolejne bety, to na pewno wam coś jeszcze tutaj z tego nagram, może na jakimś streamie się uda, jeżeli beta będzie aktywna, coś pograć, także wszystko przed nami, a teraz to już tyle, dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych filmach, bye bye.